Podobna Akademia Leona Koźmińskiego to najbardziej sportowa uczelnia w Polsce. Ile w tym prawdy? Dowiemy się dzisiaj podczas Dni Sportu. Zaczęliśmy o 10 rano, kończymy późno. Późno w nocy to wiele godzin na sportowe i nie tylko sportowe emocje. Adrian, co jest w planie? Piłka nożna, koszykówka i piłkarzyki w bardziej ludzkiej formie. I siłowanie się na rękę. Tak, będzie na pewno. I rzut oponą. Tak, trenowałeś plecy z tego co widzę. Już się zapisałem. To się cieszę. Po 16 sportowe emocje się kończą i czas na kulturę. Dokładnie, mamy kabaret moralnego niepokoju, mamy zespół Kontrabandę i gwiazdę wieczoru zespół Tira. Siła intelektualna to podstawa sukcesu na uczelni, ale dzisiaj sprawdzamy, jak z siłą mięśni stoją studenci Koźmińskiego. Sprawa jest bardzo prosta, rzucamy oponą jak najdalej. Najpierw panie, później panowie. Kinga, ja widziałem co najmniej 5 metrów, przyznaj się, że trenowałaś. No trenuję cały czas, no widać, masa jest. Proste, że widać, tak mniej więcej od 2 tygodni ciężki trening na siłę. Zdecydowanie jeszcze dłużej, to widać, masa jest, triceps, biceps, wszystko jest. Mówiłem na początku, że Koźmiński to prawdopodobnie najbardziej sportowa szkoła w Polsce. A tu jest człowiek, który za to odpowiada. Dlaczego sport tutaj na uczelni jest taki ważny? Patrzymy na uczelnie amerykańskie. Tam sport odgrywa bardzo istotną rolę i chcielibyśmy, żeby u nas było tak samo. Sport jest dla młodzieży okazją do nauczenia się paru rzeczy. Przede wszystkim pracy w zespole, teamwork. Po drugie przywództwa, leadership, po trzecie wytrwałości i obowiązkowości. A oprócz tego to jest dla nas wszystkich okazja, żeby się poczuć jakąś wspólnotą. Kiedy kibicujemy na przykład naszej drużynie koszykówki, która po raz trzeci zdobyła akademickie mistrzostwo Polski i w najbliższym czasie wybiera się na akademickie mistrzostwa Europy do Hiszpanii. To jest coś, z czego wszyscy jesteśmy dumni. Supermistrzowie, koszykówka męska, zapraszam! Kuskiewicz Marcin, mistrz Aleksander. Najniższy ma 1,91 m. Panie Marku, narozdawał pan się nagród dzisiaj. No bardzo dużo, no. Jesteśmy najlepsi w Polsce, w wielu dyscyplinach prawie najlepsi, więc tych nagród jest cała masa. Jesteśmy oczywiście najlepsi open. No właśnie, pan rektor powiedział dziwną rzecz, że właściwie wszystkie AZS-y, wszystkie wielkie uczelnie UJW mogą pozazdrościć. Jak to możliwe? No mogą pozazdrościć chyba podejścia, bo my w przeciwieństwie do uczelni państwowych opiekujemy się naszymi sportowcami. Tym się różnimy od nich, że dbamy o nich, nie tylko dajemy im priorytety za sukcesy, ale również dbamy o nich na uczelni. Rozumiemy ich, dlaczego trenują zawodowo, dlaczego są wyczynowcami, dlaczego reprezentują kraj na arenach międzynarodowych. Czyli to jest tak, że sportowiec przychodząc tutaj ma warunki, żeby się rozwijać, ma warunki, żeby odnosić kolejne sukcesy. Myślę, że tym się różnimy od innych uczelni i to powoduje, że właśnie zainteresowanie sportowców naszą uczelnią jest bardzo duże. Ale oczywiście trzeba pamiętać, że jesteśmy jako uczelnia najlepsi praktycznie w Europie Środkowej i to też jest sukces. Każdy chce mieć nasz papier. Może jakby tego nie było, nie byłoby też sukcesu sportu. Teraz pytanie z kategorii trudnych. Skoro jest teraz tyle sukcesów, to co dalej? Jakie są plany na kolejne lata? To jest bardzo ważne pytanie. Wszystko się wiąże z rzeczą bardzo przyziemną, również z budżetem.
Rektor powiedział, działamy po amerykańsku, może po amerykańsku sypnie trochę więcej, zobaczymy. Pogoda jak co roku chciała pokrzyżować nam szyki. Taki już jest dzień sportu, ale my się oczywiście nie daliśmy. Powoli kończymy sportową rywalizację i czas przejść do koncertów i afterparty. Patrz, widzisz koszulę? Koszula na ciele? Odejść ciele, baran jeden. Hej, stop. Przecież my nie chcemy cielęciny, tylko jagnięcinę chcemy. Ty, ja wiem, co my chcemy, a jak robi jagnięcina, wiesz? Co? Jagnięcina jak robi? Tak, tak robi? Coś ty zgubiał z głodu? Tak skwierczy, jak się smaży. Człowieku, czyje to jest dziecko? Jak nie, jak się komuś urodzi, to czyje to jest? Komu? Aha. No. Jagnięcina. Ja gnie ci na. Też nie? Za trudne. Coś łatwiejszego. Do picia. Ale co? Piwo dasz radę? Piwo. Piwo. Co? Piwo dasz radę? 4 litery. Weź. Piwo, uwaga. 2. Coca-Cola? Nie Coca-Cola.